5 grudnia w PZ nr 10 w Kętach odbyło się podsumowanie projektu Narkotyki zabijają marzenia, czyli programu profilaktycznego, którego celem było uświadomienie młodzieży o konsekwencjach zdrowotnych oraz prawnych wynikających z zażywania i posiadania narkotyków. Całość zrealizowano w ramach projektu KORBA, inicjatywy skierowanej do ambitnych i przedsiębiorczych młodych ludzi z województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu. Projekt KORBA jest to inicjatywa dla osób z gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Zgłosiłam się do niego z chęcią pokazania młodzieży skutków zażywania narkotyków prawnych oraz zdrowotnych. Projekt był realizowany w gimnazjum numer 2 w klasie pierwszej o profilu sportowym. Klasa była bardzo przyjemna, bardzo dużo rozmawiali, wypowiadali się. W planach projektu również było spotkanie z byłym narkomanem oraz z panią policjant, która przybliżyła im skutki, a pan narkoman opowiedział o swoim życiu, pokazał jak wygląda jego życie. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące narkotyków. Został rozstrzygnięty również konkurs plastyczny, który był organizowany w ramach projektu. Głównym gościem spotkania była Kamila Krzępek, młoda piosenkarka, która wypowiedziała się na temat narkotyków i swoim stosunku do nich. Mieliśmy gościa specjalnego, jest to Kamila, która poparła nasz projekt. Ale również projekt poparły dwie inne osoby. Była to piosenkarka Kasia Wilk oraz Aleksandra Kuc. Ona prowadzi program Ola w trasie. Jestem w drugiej klasie liceum i jacyś tam dalsi znajomi mieli takie problemy, więc myślę, że też dużo mogłam na ten temat powiedzieć, bo obracałam się wśród takich ludzi, nigdy czegoś takiego nie zasmakowałam i nie chcę, ale tak jak mówiłam, miałam takich znajomych dalszych, którzy niestety popadli w takie złe rzeczy niestety. Tak, pokus było wiele, jak się idzie na imprezy i żyje się w XXI wieku, to rzeczywiście pokus było wiele, ale myślę, że skupiałam się stuprocentowo na muzyce. Postawiałam sobie jeden cel w moim życiu, no i dalej go realizuję i myślę, że to mi wystarcza, nawet nie mam czasu na takie rzeczy. Projekt został zrealizowany pod patronatem honorowym burmistrza gminy Kęty oraz komisariatu policji w Kętach. W Bulowicach 5 grudnia odbyła się wizyta kanoniczna księdza biskupa Tadeusza Rakoczego. Z tej okazji dzieci oraz młodzież pod okiem nauczycieli z ZSP przygotowali uroczystą akademię. No jest to bardzo ważny moment dla życia całej szkoły. Dzieci bardzo cieszyły się z tego wydarzenia, a słowa, które biskup kierował w kierunku dzieci, wydaje mi się, że bardzo mocno zapadły w ich sercach i będą skutkowały w przyszłości. Dzieci przygotowywały się już od bardzo dawna, przygotowywały specjalne programy artystyczne. Chór przygotowywał specjalny zestaw piosenek, a także wesołe nutki. Zespół prowadzony przez panią z nauczania wczesnoszkolnego przygotował też specjalne piosenki właśnie szczególnie na ten dzisiejszy dzień. No i to jest taki przegląd całości życia właściwie religijnego przez pasterza diecezji. No, jesteśmy przygotowani do tej wizytacji. Jeszcze w sobotę ksiądz biskup wieczorem rozpoczyna tą wizytację. To zwykle jest takie liturgiczne przywitanie. No a później jest odprawiana msza święta i udziela sakramentu bierzmowania młodzieży klas trzecich gimnazjum. No. Biskup Rakoczy bardzo chętnie odwiedza Kęty i okolice. Między innymi dlatego, jak powiedział naszej redakcji podczas wywiadu, że jest to miasto świętego Jana Kantego. Oczywiście, że zawsze z wielkim sercem, prawda, przyjeżdżam tutaj do Kęt i okolicy. Oczywiście przede wszystkim, no, to są obowiązki moje, prawda, ale przychodzę z potrzeby serca, prawda, tym bardziej, że jest to miasto świętego Jana Kantego. No i oczywiście nie brakuje tu różnych problemów, prawda, ale miasto i cała gmina i tak dalej pięknie się rozwija, wiele dobrego się dzieje. No i właśnie na tych drogach, jako biskup, jako duszpasterz, prawda, diecezji,
pragnę wszystkich umocnić, no i na miarę możliwości łaski Bożej ukazać wśród teraz różnych kryzysów, prawda, no właściwe drogi naszego życia. Szóstego grudnia w zespole szkolno-przedszkolnym w Łękach odbył się niecodzienny bal, w czasie którego zaproszone dzieci bawiły się wspólnie przy muzyce w oczekiwaniu na świętego Mikołaja. Organizujemy piękną, wspaniałą zabawę mikołajkową dla dzieci, zarówno z przedszkola, ze szkoły podstawowej, ale zaprosiliśmy do udziału w niej wszystkie dzieci z terenu wsi Łęk i Bielan. I naprawdę dzisiaj na sali powinno się znaleźć aż 155 dzieciaków oczekujących na przybycie świętego Mikołaja. Kiedy długo wyczekiwany gość zjawił się na sali, dzieci zasiadły wokół niego, czekając na wspaniałe prezenty, które dla nich przygotował. Mikołaj, pomimo swojego wieku, świetnie bawił się z dziećmi, tańcząc i śpiewając razem z nimi. Dodatkową atrakcją tego wieczoru były wspaniałe wypieki oraz ozdoby świąteczne. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na wzbogacenie bazy dydaktycznej. Wszystkie te piękne ozdoby wykonane zostały przez rodziców wspólnie z nauczycielami. Spotykaliśmy się już od października, praktycznie co tydzień i rodzice swój czas, swoją pracę, ale też nauczyciele poświęcili na wykonanie tych ozdób po to, by wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły i przedszkola. Pod koniec listopada rozpoczęła się kolejna edycja Kęckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Tym razem do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn. Podczas trzeciej kolejki 5 i 6 grudnia rozegrano kolejne 4 mecze. Pierwszy z nich z Kojotami wygrała drużyna Old School Kęty 11-4. Drugi mecz 5-2 wygrali piłkarze Ciepluchów, którzy rozegrali tę partię z Jedynką. W piątek rozgrywki rozpoczęły się od wygranej zawodników Księgarni K3, grającymi z Sempre Farby. Wynik meczu to 6-1. Ostatnia rozgrywka tego wieczoru należała do drużyny Wapienna Team, która zdobyła w tym meczu 6 bramek. Przegranymi w tej rozgrywce byli chłopaki z Ośki, którzy tym razem oddali 3 celne strzały w bramkę swojego przeciwnika. Kolejne mecze zostaną rozegrane 12 i 13 grudnia na hali Kęckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.